Uwielbiam krytykę. Uwielbiam, gdy ktoś mnie krytykuje. Ja uwielbiam hajt. Uwielbiam, gdy ktoś mnie hajtuje. Czemu? Nie tylko dlatego, że mam wysokie poczucie własnej wartości, że moje ego jest napompowane. Nie, przede wszystkim dlatego, że zrozumiałem, że ci, którzy krytykują drugą osobę, to co ona robi, krytykują pracę, krytykują efekty pracy drugiej osoby, to znaczy, że oni krytykują w tym celu, żeby ta osoba nie zauważyła, że oni zrobili mniej, że ich praca jest mniej warta, mniej cenna, mniej doskonała. Ci, którzy krytykują, chcą się dowartościować w inny sposób niż poprzez efekty. Jeżeli ktoś mnie krytykuje, ktoś mnie hajtuje, to jednocześnie sam się przyznaje do tego, że on albo zazdrości, albo nie wymyślił nic na tyle mądrego, żeby mógł to zaprezentować. I jedyne, co może zaprezentować, to jest krytyka. I dlatego, kochani, jeżeli ktoś cię krytykuje, to ty się uśmiechnij do niego i w duchu powiedz do niego. Do niego, w duchu powiedz. Nie mów mu tego głośno, bo to wyjdzie, że ty go krytykujesz. Powiedz w duchu, wiem, o co chodzi. Lubię cię bardzo. Wiem, przykro mi, że nie jesteś tak dobry jak ja.